Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej dzisiejszej 137. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Nasze dzisiejsze 137. spotkanie jest bardzo wyjątkowe, pełne symboliki i pełne tajemnic. Mamy bowiem 13. Koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem. Coś starego odchodzi, robi miejsce dla nowego. I siódemka. Nie tylko królewskość, ale tajemnica życia, tajemnice ziemi, tajemnice wszechświata. Taki koktajl energetyczny, który dokładnie dzisiaj staje do Twojej dyspozycji, który dokładnie dzisiaj będzie Ci przesłaniem i wskazówką na kolejny czas, ale również, gdy kiedyś wrócisz do dokładnie tej 137. ceremonii, to będzie to taki moment. Stare odchodzi, pojawia się to nowe i piękne. Nasze dzisiejsze spotkanie to taki moment, w którym stajesz na rozdrożu. Dwie drogi. Jedna, ta stara, którą już znasz, i druga, ta zupełnie nowa. Którą drogę wybierzesz? Którą drogą pójdziesz dalej? To już zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Mogę Ci jednak zdradzić, że ta nowa droga to jest ta właściwa. Mimo tego, że jeszcze nie wiesz, co skrywa się za kolejnym zakrętem, Ty jeszcze nie wiesz, co te nowe dni, miesiące i lata przyniosą, to Siła Wyższa mówi dzisiaj. Nadszedł czas, by wybrać tą nową drogę. W tych wszystkich sytuacjach, w tych wszystkich dziedzinach, które są dla Ciebie ważne. Dzisiaj otrzymasz 137 klucz wtajemniczenia, aby zdecydować mądrze, by wybrać tą właściwą drogę, ale również gdy wybierzesz to nowe, aby z podniesioną głową iść do przodu z radością i lekkością. Dokładnie wiedzieć, jak reagować, jak działać, by ta nowa droga poprowadziła Cię do szczęścia, spełnienia, miłości, radości i obfitości. Jak każdy nowy początek, narodziny tego nowego, zawsze powstają z bólu i cierpienia. Tak i ta nowa droga może być na samym początku trudna. Może wywoływać różne ciężkie emocje, bo coś się rodzi, rodzi się coś nowego. Jak każdy moment narodzin, to jest czas przejścia, transformacji, przemiany. Czasami lekkiej, a czasami z komplikacjami. Jednak, gdy przejdziesz przez ten czas narodzin, to wszystko będzie już inne, piękniejsze i wypełnione tym, czego pragniesz. Aby jednak nie przedłużać, zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, jak zwykle, od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku przejdziesz przez wszystkie etapy naszego dzisiejszego spotkania, zgromadzisz wiedzę, otrzymasz 137 klucz wtajemniczenia, którym otworzysz kolejne drzwi do jeszcze piękniejszego etapu Twojego życia, który dokładnie teraz maluje się na horyzoncie. Czy rozumiesz to przesłanie, które tak pięknie kończy się dzisiaj tym wyjściem z słońca za ciemnych, ołowianych chmur? Czy już wiesz, w którym kierunku należy iść dalej? Gdy popatrzysz na te dwie drogi, czy czujesz, co powinno od Ciebie odejść? Jacy ludzie, jakie sytuacje, może jakieś przyzwyczajenia, może jakieś nawyki, może jakieś zachowania, może coś w tej dziedzinie, w tej czy w tej dziedzinie? I czy czujesz w głębi Twojego serca, co daje Ci radość, co
robisz z pasją, namiętnością i czy czujesz tą gotowość, by iść w tym kierunku i realizować się na nowej drodze, drodze pełnej lekkości, radości, szczęścia i spełnienia.